dobry, witamy Państwa w audycji Prezydencki Kwadrans. Ze mną prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I Kamila Paramirzyńska. Pani prezydent, rozpoczniemy od kwiatów. Narcyzy na pasie zieleni zostały posadzone w ubiegłym roku. Mhm. Tutaj pisze internautka, że rewelacyjny pomysł, że kwiaty wyglądały pięknie, ale tylko przez chwilę. I czy jest szansa na to, aby w tym roku może coś innego tam posadzić? Te cebulki narcyzów są w tej ziemi, one zostały posadzone. To jest roślina wieloletnia, więc w tym roku, wtedy kiedy kwitną narcyzy w całym kraju, zakwitną również w tej części. Tam już nie będziemy niczego dosadzali, bo po prostu zniszczylibyśmy to, co zostało zrobione. W różnych częściach miasta ubarwiamy te kwietniki różnymi gatunkami kwiatów. Gdzieś posadziliśmy krokusy, pamiętamy akcję, gdzieś żonkile, gdzieś narcyzy. No, miasto ma być kolorowe, wiosna ma być po prostu taka kolorowa, optymistyczna i radosna. Także w tej części już nie będziemy niczego zmieniali. One są i one zakwitną. To teraz od kwiatów przejdziemy do bardziej przyziemnych spraw, czyli na przykład brak worków dla pupili, zdewastowany śmietnik, przewrócone drzewo. Internautka wskazuje, że no, spotyka się z takimi sytuacjami, ale nie należy do osób, które w mediach społecznościowych od razu o wszystkim piszą. Chciałaby zgłosić takie sytuacje do Urzędu Miasta, aby to zostało szybko i sprawnie naprawione. Czy jest taka możliwość? Jest taka możliwość, jest nawet kilka takich możliwości. Pierwsza możliwość to jest po prostu telefonicznie poinformować urzędników i my reagujemy na bieżąco. Druga metoda to jest nasza aplikacja Usterka i trzeba po prostu wpisać Usterka Kołobrzeg i tam wyskoczy nam taka aplikacja. Trzeba tam zamieścić fotografię i po prostu podać adres, w którym miejscu ta usterka ma miejsce. My kontrolujemy na bieżąco, jak realizowane są wszystkie te informacje od mieszkańców i urzędnik, który taką usterkę przyjmuje, po prostu musi się później nam sprawozdać, że była taka usterka i została ona zniwelowana. Ale też dobrą metodą jest, do której zachęcam, jest bezpośredni kontakt ze mną, czy z moją zastępczynią, panią prezydent Ewą Pełechatą. Bardzo często mieszkańcy piszą nam na Messengerze i to jest naprawdę wtedy czas reakcji bardzo szybki, bo my to przesyłamy, mamy utworzoną grupę, sami sobie utworzyliśmy taką grupę urzędniczą, gdzie po prostu wrzucamy te wszystkie fotografie czy informacje i to jest wtedy po prostu szybciutko reagujemy, ale też czasami szybciutko otrzymujemy informacje, na przykład jeśli świecą się gdzieś lampy wzdłuż jakiejś ulicy, to nie zawsze jest to efekt tego, że ktoś nie wyłączył albo że się system zepsuł i one się świecą, ale na przykład jest to efekt tego, że prowadzone są jakieś prace naprawcze, jest robiona próba, więc my mamy wtedy czas do załatwienia takiej usterki czy awarii zdecydowanie szybszy niż ktoś byłby miał nam, nie wiem, tam napisać pismo, ale zachęcam gorąco do tego, żebyście Państwo korzystali ze wszystkich możliwych kanałów. My jesteśmy po to, żeby jak najszybciej załatwiać te wszystkie pilne potrzeby. A kolejny temat dotyczy rowów, z których odprowadzana jest woda opadowa, przez które i tutaj internauta wskazuje, że na przykład w parku przy ulicy Arciszewskiego nie są czyszczone te rowy. Za szkołą morską jest duże rozlewisko obok trafostacji, takie, które i dalej także, i są to rozlewiska, których nie było co najmniej od 30 lat. I czy teraz tutaj będą jakieś prace podejmowane? To warto jest zauważyć, że jednak stan, poziom wody, tych poziom wód tych gruntowych jest bardzo wysoki i przykładem tego jest rozlewisko, które się utworzyło na Maćkowych Łąkach. Też tam kiedyś tego nie było, gdzieś tam te solniska zostały też zalane, więc to jest jak gdyby powód tego, że być może faktycznie taka sytuacja ma miejsce. Ja już przekazałam do wydziału tą informację, bo proszę Państwa, my mamy podpisaną umowę na koszenie i odmulanie rowów i te czynności są wykonywane w każdym miejscu, tam gdzie jest rów, dwukrotnie i zaczynamy od kwietnia, kończymy w październiku, więc jeszcze ten sezon się... Internauta pisze, że owszem, w tych takich głów. W centrum miasta, przy osiedlach to są rowy czyszczone, ale tutaj gdzieś tam dalej. Dlatego ja już zwróciłam uwagę na to miejsce, które wskazał internauta i po prostu już wydział wie, że tam trzeba pojechać i sprawdzić, jaki jest powód tego wysokiego stanu wód. Natomiast no, warto jest też wiedzieć, że tak robimy. No, standardowo dwa razy w roku są wykaszane, odmulane, ale w takich sytuacjach, jak tu opisał ktoś, po prostu musimy reagować punktowo, na bieżąco, czyli jak jest taka sytuacja, to proszę dać nam znać. Również można dać za pośrednictwem wspomnianej przeze mnie usterki. Mhm. To teraz kolejny temat, okołobrzeskie szkoły. Pyta internautka i pyta o to, dlaczego dzieci spoza rejonu szkoły chodzą do okołobrzeskich szkół podstawowych. Czy w szkołach i przedszkolach są co roku weryfikowane meldunki uczniów i rodziców?
rowów. No i jaki to jest procent dzieci niezameldowanych w Kołobrzegu, które uczą się w przedszkolach, czy też wchodzą do żłobka z innego rejonu? Nabór do przedszkoli prowadzony jest zgodnie z prawem oświatowym, czyli jest tu konieczność okazania, czy też potwierdzenia zamieszkiwania na terenie naszego miasta, ale jest też tak, że i to odkąd pamiętam, zawsze jest prowadzony ten drugi nabór i wtedy my już wprowadziliśmy dodatkowe kryterium, bo do tego pierwszego nie możemy, do tego pierwszego etapu, bo jest to prawo oświatowe to reguluje. Tak ma być prowadzony nabór. Natomiast w drugim etapie, jeszcze jeśli są wolne miejsca w poszczególnych placówkach, my dajemy dodatkową punktację dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, więc tu jak gdyby zabezpieczamy interes mieszkańców naszego miasta i ich dzieci. Natomiast do szkół, jeżeli chodzi o szkoły, to wszystko regulują uchwały Rady Miasta. Uchwały Rady Miasta, które dzielą nasze miasto na poszczególne obwody. Każda szkoła ma przypisane ulice, te obwodowe tak zwane. I według tego kryterium dyrektorzy szkół powinni prowadzić nabór. Oni powinni przestrzegać uchwały Rady Miasta. Ale mamy też podpisane, i to pewnie chodzi o to pani, która napisała to pytanie, mamy również podpisane porozumienie z wójtem gminy Kołobrzeg i na przykład w szkole podstawowej numer 5 również w obwodzie tej szkoły są dzieci z miejscowości, które są miejscowościami leżącymi na terenie gminy Kołobrzeg. To jest Grzybowo, to jest po kolei dalej idąc Korzystno. Pamiętamy też wszyscy sytuacje, kiedy chcieliśmy to uporządkować i zmniejszyć te obwody. No, podniósł się alarm, że wręcz nauczyciele ze szkoły podstawowej numer 5 zarzucali nam, że pozbawimy ich po prostu pracy, bo będzie mniej dzieci i nie będzie można utworzyć oddziału. Więc tu jest wszystko pod kontrolą. Tu żadne dziecko nie zajmuje nikomu miejsca. Może się tak zdarzyć, tak jak powiedziałam, że w szkole numer 5 będą dzieci z innych miejscowości, ale to jest wszystko na mocy porozumienia i za tym dzieckiem idzie subwencja, bo to warto jest podkreślić, że subwencja nie zostaje w budżecie gminy Kołobrzeg, tylko ona idzie w systemie informacji oświatowej, jest podawana ilość uczniów i ta subwencja idzie za dzieckiem do tej szkoły, do której dziecko jest zapisane i do której uczęszcza. No to przy szkołach jeszcze zostaniemy. Internautka, zdaje się, pyta, kiedy kołobrzeskie szkoły podstawowe wyjdą ze średniowiecznej pruskiej szkoły? Jako była nauczycielka, znam to środowisko. Naprawdę wszystko jest super i nic nie trzeba zmieniać? To jest trochę krzywdzące dla naszych placówek oświatowych. Oczywiście ilu nauczycieli, tyle będzie możliwości wykorzystywania różnych metod nauczania. Natomiast w naszych szkołach i w przedszkolach stosowane są nowoczesne metody nauczania. I prosty przykład z brzegu. Przedszkole miejskie numer 3 i tam jest wykorzystywana metoda pracy Marii Montessori. Bardzo kreatywna i ucząca dzieci kreatywności, samodzielności, odpowiedzialności. Wykorzystywane są również metody planu daltońskiego i to jest i w przedszkolu numer 8 i w szkole podstawowej numer 9, przepraszam, bo to jest tak naprawdę przodownik, jeżeli chodzi o ten plan daltoński. To też uczy odpowiedzialności, ale również plan daltoński zmierza do tego, żeby dziecko nauczyć samodzielności w podejmowaniu różnych decyzji, które wiążą się właśnie z kształceniem i z edukacją. Szkoła numer 1 również to wykorzystuje. Szkoła numer 9 wykorzystuje na przykład taką bardzo ciekawą metodę, którą zamierzam się w najbliższym czasie pochwalić na forum ogólnopolskim, bo mówimy wszyscy o tym, żeby zmniejszać ilość prac domowych na przykład. I szkoła numer 9 prowadzi już takie działania ograniczające zadawanie prac domowych dzieciom ze szkoły podstawowej, ale również, nie wiem czy wszyscy wiedzą, w szkole podstawowej właśnie w numer 9 nie ma ocen cyfrowych, tylko jest ocena opisowa, która niesie informację zwrotną i dla ucznia. Od klasy pierwszej do ósmej? Tak, informację zwrotną i dla ucznia, bo uczeń czytając opinię wie, na co jeszcze musi poświęcić więcej uwagi, co już opanował na takim poziomie, że jest wystarczający i również rodzicom, bo rodzic czytając taką ocenę opisową nie czyta, że na przykład, nie wiem, ze sprawdzianu z języka polskiego, bo one się odbywają i w szkołach również, w szkole podstawowej i w klasach młodszych, że on dostaje ocenę bardzo dobrą i tak naprawdę albo dobrą i rodzic nie wie, co jeszcze trzeba poprawić, po prostu nauczyciel opisuje
co trzeba jeszcze zrobić. Szkoły nasze mają współpracę międzynarodową, więc również doskonalą umiejętności językowe i uważam, że naprawdę podążają za nowoczesnymi trendami nauczania. Jest to krzywdzące trochę dla, nie trochę, ale mocno dla tych, którzy poświęcają swoją energię i z pasją realizują zadania edukacyjne w kołobrzeskich placówkach oświatowych. Nic nie trzeba zmienić? Zawsze. Nigdy nie jest tak, że niczego nie trzeba zmienić. Na pewno można implementować te rozwiązania, które w niektórych szkołach są dobrze, dają dobre efekty. No przykład właśnie tego planu daltońskiego. Proszę zobaczyć. Dziewiątka, już jest jedynka, już jest przedszkole miejskie numer 8 i przedszkole miejskie numer 4. To się rozchodzi, bo jednak nauczyciele kontaktują się z sobą, dyrektorzy kontaktują się z sobą, dyrektorzy prowadzą szkolenia, takie akcje informacyjne, samodoskonalenie. I te metody, które są metodami sprawdzonymi, one po prostu powinny być przenoszone do innych jednostek. Nie będę już mówiła tu o różnych innowacjach, bo to jest z różnych obszarów funkcjonowania szkoły. Te innowacje są opracowywane, przygotowywane przez nauczycieli, a później wdrażane. I to też jest taki bank dobrych praktyk, z których ci, którzy chcą, korzystają. Natomiast no, na pytanie, czy nie może być lepiej, zawsze może być lepiej i do tej doskonałości my dążymy. To teraz kolejne pytanie. Obniżka cen za śmieci. Możemy się takiej spodziewać, jak na przykład w Gdyni? Co z naszym pomysłem metod łączonych, które miały być znowu jakby podjęte przez rządzących? Będą podjęte, natomiast no, dajmy też trochę rządzącym czasu na przygotowanie się do tych wszystkich zmian, bo to, co zastali w niektórych obszarach, jak choćby w gospodarce odpadami, no wymaga na pewno wielomiesięcznej pracy. I nikt nie powiedział nie, ja stale podnoszę, że jestem gotowa do współpracy, ponieważ mogę służyć wiedzą ekspercką w kwestii właśnie przygotowania ustawy dotyczącej wyboru chociażby metod. I ta metoda przez Panią wspomniana jest najlepszą metodą zastosowaną w miastach, które są miastami turystycznymi. Przypomnę raz jeszcze, ta metoda obejmowała stały abonament od wszystkich gospodarstw, czyli obejmowaliśmy wszystkie apartamenty i ten stały abonament no, budował jakąś kwotę i później ta pozostała część była od ilości zużytej wody i ta stawka była naprawdę wtedy niewielka, bo 2,50 zł. Niestety, no, muszę to przypomnieć, bo skoro te pytania się pojawiają, Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała te metody i musieliśmy ją zmienić. Pamiętam, była to jedna z ostatnich sesji przed wprowadzeniem lockdownu w 2020 roku. Wprowadziliśmy na powrót metodę od wody. Innej metody nie mogliśmy brać pod uwagę, bo ta jest jak gdyby najbardziej adekwatna do pani charakteru prezydent, miasta. Pani prezydent, ale my to wszystko wiemy. Kiedy ma pani sygnały, czy faktycznie będą prace prowadzone? Będą prace, mam sygnały, że będą prowadzone. Jakiś termin choćby? Nie znam żadnego terminu. My teraz też jako samorządowcy raz, że czekamy na te wszystkie zmiany. Dwa, no też dajemy trochę czasu, żeby po prostu rząd przygotował się do tej pracy. Natomiast obniżka cen może być tylko możliwa wtedy, kiedy obniżone będą koszty. Ta obniżka cen jest możliwa no, przy rezygnacji z niektórych usług. My też zatrzymaliśmy te kwoty i tu nie można powiedzieć o złej woli ze strony miasta, bo od 2020 roku, więc czwarty rok, te ceny są już takie na takim samym poziomie i żeby nie podnosić ceny, bo wzrosły ceny paliw, energii elektrycznej, wynagrodzeń w spółce, która realizuje dla nas tę usługę, no po prostu zmniejszyliśmy ilość usług, takich, które są usługami fakultatywnymi. Odbiór gabarytów zmniejszyliśmy do 2. Mycie pojemników, które leży zgodnie z ustawą po stronie właściciela posesji, z 2 do 1 i ograniczyliśmy ilość odpadów, które mogą być wywożone na PSZOK i one są ściśle przypisane już do gospodarstwa domowego, bo po prostu te ilości odpadów były bardzo duże, a to wszystko obciążało cały system i powodowało, że koszty rosły. Więc my póki co ratowaliśmy cenę, tą stałą cenę w tej trudnej sytuacji, zmniejszając ilość usług tych, które są fakultatywne, które nie są obowiązkowe. I póki co udało nam się tę cenę utrzymać. No oczywiście myślę, że w drugiej połowie roku będziemy już mogli powiedzieć o tym, że te prace nabiorą rumieńców i ja deklaruję wciąż, i to deklarowałam nawet w piśmie przesłanym ostatnio do naszych parlamentarzystów, że ja i nasz zespół tu urzędowy służymy wiedzą, bo mamy doświadczenie w przygotowaniu. Myśmy, pamiętam, długo przygotowywali się do wprowadzenia tej metody. Myśmy ją nazywali sopocką, bo ona w Sopocie funkcjonowała szereg lat. No i niestety po wprowadzeniu jej w Kołobrzegu zainteresowała się Regionalna Izba Obrachunkowa i stwierdziła, że nie można stosować metody, która nie jest opisana
w ustawie i musieliśmy, pamiętamy wszyscy, tu radni wszyscy byli zgodni, bo tu nie było pola do manewru, do dyskusji, musieliśmy zmienić tę metodę i po prostu dokonaliśmy takiej metody, która jest jak najbardziej adekwatna do naszego charakteru. To jeszcze na koniec, bo zbliżają się wybory samorządowe. Czy osoby nie mające stałego meldunku będą mogły zagłosować w wyborach samorządowych i będzie możliwość dopisania się do listy wyborczej? Jest możliwość dopisania się do stałego obwodu głosowania, ale wszyscy, którzy dopisują się do tego stałego obwodu głosowania, muszą mieć jedną świadomość, że oni będą musieli udowodnić, że zamieszkują pod tym adresem. Więc będą na pewno prowadzone takie kontrole, które musi udowodnić ta osoba, która się dopisuje do stałego obwodu głosowania, że zamieszkuje tam na podstawie korespondencji, na podstawie czynionych opłat bądź innych dokumentów, które potwierdzą, że ta osoba zamieszkuje w tym obwodzie głosowania. No, można oczywiście, bo są takie sytuacje, że nie jest ta osoba dopisana, więc to jest ten czas, kiedy można to zweryfikować, sprawdzić i można się dopisać, ale pamiętać należy o tym, że musi być to stwierdzenie faktu, a nie coś, co potem spowoduje, że w wyniku kontroli urzędnicy stwierdzą, że jednak ta osoba nie przebywa w tym miejscu i dopisała się w sposób niezgodny z prawem. Pani prezydent, tutaj stawiamy kropkę. To było ostatnie pytanie dzisiaj. Prezydent miasta Anna Mieczkowska, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kamila Paramierzyńska, dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.